Premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, aby średnie wynagrodzenie w Polsce osiągnęło 10 tysięcy złotych. Za 6 lat możliwe zarobki na poziomie francuskich, ale bez płonących samochodów i zamieszek. A ja za 6 lat chcę mieć długie, gęste, czarne włosy, ale bez łupieżu. Polski przedsiębiorca opracował sygnalizator dla pieszych. Jest to obrotowy znak, którym pieszy sygnalizowałby wejście na przejście. Nie potrzebuje zasilania, a pieszy może go użyć, jak chce być bardziej widoczny dla kierowców. Co myślicie o takim pomyśle? Czy chcielibyście, żeby on pojawił się na polskich drogach? Ja uważam, że jest to bardzo dobry wynalazek i osobiście chciałbym, by pojawił on się w Polsce. Z obietnicami wyborczymi jest jak z Tinderem. Co innego na zdjęciu, a co innego w rzeczywistości. Według Światowego Funduszu Walutowego polskie PKB w ciągu przyszłych 5 lat ma urosnąć aż o prawie 50%. 50%! Mam nadzieję, że to będzie prawda. The Times opublikował artykuł, który mówi o tym, że Zachód musi się przygotować do rozpadu Rosji. Chociaż jak wiemy, cały świat Zachodu nie chce tego rozpadu. Czy waszym zdaniem istnieje w ogóle cień szansy w obecnej chwili na rozpad Rosji? Jak to zawsze przed każdymi wyborami, górnicy zawsze strajkują. Tym razem szykuje się manifest w Warszawie, a żądają ponad 10 tysięcy jednorazowej nagrody. Jak są wybory w Polsce, górnicy zawsze strajkują. Ciekawe dlaczego.